W Jastrzębiu zakończyły się siatkarskie finały Mistrzostw Śląska Młodzików. Weekendowe zmagania zwieńczyły spotkania drużyn z Będzina, Jastrzębia i Częstochowy. W pierwszym niedzielnym spotkaniu AZS Częstochowa uległ drużynie MKS Będzin 1-2. Staraliśmy się, pracowaliśmy tak naprawdę na to cały sezon. No i wiadomo, jest nam bardzo przykro, ponieważ liczyliśmy na jakiś medal. Ale no niestety no nie wyszło, ale walczyliśmy jak mogliśmy. No takie mamy wahania duże formy, że tak powiem. A poza tym no, mieliśmy problem z kontuzją. Wczoraj jeden z najlepszych dzisiaj na boisku zawodników nie grał, a był po dłuższej kontuzji i no, wchodził długo w mecz. Pierwszy set mu nie za bardzo wyszedł, ale później bardzo ładnie grał i większość piłek kończył, także daliśmy radę. Gospodarze turnieju od początku zmagań byli zdeterminowani, by przed swoją publicznością odnieść zwycięstwo w turnieju. To jest, żeby zdobyć Mistrzostwo Śląska, najlepiej 2-0, jak w poprzednich etapach. Jesteśmy pewni swoich wartości i wiemy, co potrafimy zagrać i zagramy to no, w przyszłym meczu. Zobaczymy, w jakiej formie. Myślę, że oba zespoły są, bo widzę, że Norwid Częstowa też bardzo dobrze się prezentuje. Ostatni raz graliśmy z nim w styczniu i widać naszą poprawę. My nastawiamy się na dobrą grę. To jest grupa młodzieżowa. Nie chcemy stawiać jakichś celów, że już medale. Mamy srebro, cieszymy się. Chcielibyśmy oczywiście wygrać, ale dobry mecz przede wszystkim rozegrać. Finalnie mistrzem województwa śląskiego w najmłodszej kategorii wiekowej została drużyna Akademii Jastrzębskiego Węgla, wygrywając z Norwidem Częstochowa.